Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Jestem obywatelem amerykańskim i chciałbym sponsorować swoją rodzinę na zieloną kartę, aby mogli przesiedlić się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Mam w Polsce brata, którego chciałbym tu ściągnąć, natomiast moja żona z dzieckiem są już ze mną na Florydzie. Wjechali tutaj kilka lat temu na 10-letniej wizie turystycznej i już tu zostali. Chciałbym uregulować ich status, ale słyszałem, że mogą mieć problemy, gdyż zasiedzieli wizę turystyczną. Mój brat też kiedyś przekroczył 6-miesięczny pobyt na wizie turystycznej, ale wrócił już do Polski. Czy jest to prawda, że mogą mieć problemy z uzyskaniem zielonej karty, nawet jeżeli ich 10-letnia wiza jest nadal ważna i są moją rodziną? Jako obywatel Stanów Zjednoczonych może Pan sponsorować na zieloną kartę swoją najbliższą rodzinę, do której zaliczają się żona, dzieci i rodzice. Dodatkowo może Pan również wystąpić o zieloną kartę dla niektórych członków dalszej rodziny, w tym swojego brata. Aby odpowiedzieć na Pana pytania, po pierwsze należy wyjaśnić, co oznacza potoczny termin zasiedzenia wizy. Gdy cudzoziemiec przebywa w Stanach Zjednoczonych dłużej niż okres dozwolonego przez prawo imigracyjne pobytu, mówimy o przekroczeniu terminu ważności wizy, a w potocznym żargonie o zasiedzeniu wizy. Pomimo, że wiza turystyczna wydawana jest zwykle na 10 lat, nie reguluje ona jednak długości dozwolonego jednorazowego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pozwala jedynie posiadaczowi wizy na wjazd do Stanów Zjednoczonych w tym okresie. Czas dozwolonego pobytu określa natomiast elektroniczny formularz I-94, który wydawany jest przez oficera imigracyjnego przy każdorazowym przekroczeniu granicy. Data określona na formularzu I-94 jest ostatnim dniem, w którym posiadacz wizy może przebywać w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wiz turystycznych jest to z reguły 6 miesięcy od daty wjazdu do Stanów Zjednoczonych, ale w niektórych przypadkach termin ten może być krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku wjazdu w ramach programu bezwizowego, tzw. ESTA, termin ten wynosi 90 dni. Cudzoziemiec musi opuścić Stany Zjednoczone przed datą widniejącą na formularzu I-94 lub w przypadku wjazdu na ESTA przed upływem 90 dni. W przeciwnym razie przekroczy termin ważności wizy. Zasiedzenie wizy może mieć poważne, długoterminowe konsekwencje. Osoby, które przekroczyły termin ważności wizy o co najmniej 180 dni, ale mniej niż rok, a następnie opuściły kraj, mają zakaz powrotu do Stanów Zjednoczonych przez 3 lata. Natomiast osoby, które zgromadziły rok lub więcej nielegalnej obecności w USA, a następnie opuściły kraj, nie będą mogły wrócić do Stanów Zjednoczonych przez 10 lat. W przypadku najbliższej rodziny, która przekroczyła termin ważności wizy turystycznej, ale nadal przebywa w Stanach Zjednoczonych, nielegalny pobyt może im zostać wybaczony, jeżeli są sponsorowani przez obywatela Stanów Zjednoczonych. Tak więc fakt zasiedzenia wizy nie powinien być problemem w przypadku Pana żony i dziecka, pod warunkiem, że nie opuszczą Stanów Zjednoczonych do czasu otrzymania zielonej karty. Natomiast w przypadku brata, który nie zalicza się w świetle prawa imigracyjnego do najbliższej rodziny, w zależności od tego, jak długo zasiedział termin ważności swojej wizy, może on mieć zakaz powrotu przez 3 lub 10 lat od czasu ostatniej podróży do Stanów Zjednoczonych. Na chwilę nagrania tego podcastu czas oczekiwania na wizę imigracyjną dla rodzeństwa obywateli amerykańskich z Polski wynosi minimum 15 lat. Tak więc nie musi Pan czekać z rozpoczęciem procesu imigracyjnego dla brata, gdyż do czasu uzyskania przez niego wizy zakaz powrotu do Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej już się przedawni. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie zapraszam również do wysłuchania moich innych podcastów dostępnych na stronie www.piaseckalo.com. Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskim adwokatem na Florydzie.
Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną, zadzwoń na 727-538-4171 lub 813-786-3911.